jutro rozpoczynają się 55. Międzynarodowe Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie standard. Jak wyglądały przygotowania do zawodów, jaka jest atmosfera na lotnisku, przebieg odprawy inauguracyjnej, to wszystko zobaczycie za chwilę. Zaczęliśmy dzisiaj dzień pierwszy zawodów, w zasadzie jutro pierwsza konkurencja 55. Szybowcowej Mistrzostw Polski. I jak widać na niebie od godziny 14 mamy błękit, słoneczko świeci, czego nie można było powiedzieć o ostatnich miesiącach 2010 roku. I biorąc pod uwagę, że w Lesznie na ostatnich zawodach nie odbyła się żadna konkurencja, tylko raz szybowcy wyholowały się, ale nie w powietrze, tylko na start za samochodami, zamierzamy tą złą pasę odwrócić i w Zielonej Górze zamierzamy rozegrać kilkanaście konkurencji, żeby te zawody przeszły do historii. Taki jest plan i mam nadzieję, że się uda. Z racji tego, że zawody nazywają się międzynarodowe w tym roku, gościmy grupę pilotów z Niemiec i chcemy, żeby rokrocznie w zasadzie ta grupa się rozrastała, żeby Zielona Góra, która leży blisko granicy niemieckiej, do tej pory już była znana, ale była znana bardziej, jeśli chodzi o sporty szybowcowe. Spodziewamy się dosyć dużej grupy szybowców. Mam nadzieję, że to będzie ta maksymalna liczba, czyli 65 statków powietrznych. W związku z tym zabezpieczyliśmy na dzień dzisiejszy 8, a gdyby się okazało, że te hole będą zbyt długie, to 9 holówek i miejmy nadzieję, że tak jak w roku ubiegłym, zawodnicy będą bardzo zadowoleni z krótkiego czasu holowania. Jest to newralgiczny moment, jeśli chodzi o dzień lotny, żeby wszystkich w jednym krótkim i sprawnym czasie wypuścić w powietrze, żeby ten czas odejścia był w miarę krótki do konkurencji, a już Jerzy Mierkiewicz jako kierownik sportowy będzie dbał o to, żeby te konkurencje były w miarę duże, wymagające i żeby zawody pod względem sportowym były na wysokim poziomie. Będziemy rozgrywali dwa typy konkurencji. Konkurencję wyścigową, racing task, gdzie wszyscy latają po tej samej trasie. I drugi typ konkurencji, konkurencja przez wyznaczone rejony, gdzie pilot ma nieco większą swobodę lotu i dobiera długość trasy do swoich umiejętności, pogody i tak dalej. Także przede wszystkim te dwa typy. Jeśli chodzi o długość tras, myślę, że na początek niezbyt długie, w granicach 200-300 km. Wszystko po to, że mamy w tym roku pilotów z niezbyt dużym doświadczeniem tegorocznym. Związane jest to z pogodą, która nie dawała szans treningu. Natomiast po dwóch, trzech konkurencjach, a pogoda mam nadzieję, że się utrzyma przez dłuższy okres, będziemy latali prawdopodobnie na 500, na 600 km, bo tak jest, docelowo chcemy osiągnąć na tych zawodach odległości. Zawodnicy na pewno sobie też tego życzą. Samo lotnisko w tej chwili nastręcza pewien problem, dlatego że środek lotniska jest rozmiękły poprzez te ostatnie opady
jeszcze mamy takie kałuże, które powinny podeschnąć dzisiejszego dnia, jutrzejszego. Przy takiej suchej pogodzie, jak jest w tej chwili, powinno to ładnie podeschnąć, nie powinno być problemu. Także no, ładnie wykoszone, wywałowane. Jeśli chodzi o lotnisko, to wydaje mi się, że jesteśmy przygotowani hi-fi. No i ta przede wszystkim ekipa zgrana, bo to już od kilku lat robimy te zawody. I zawsze w klasie standard. Tak się składa, że ta klasa standard przylgnęła do przylepu. Przylgnęła dlatego, że my po prostu tą trudną klasę jesteśmy w stanie podźwignąć. Tu przede wszystkim chodzi o wystarczająco mocne holówki, mocne samoloty. Co sprawia, że piloci z Niemiec tak chętnie przyjeżdżają na zawody do przylepu? To są piloci, którzy nie pierwszy raz do nas przyjechali. Gościliśmy też Włochów, byli Słowacy, Słoweńcy. To przede wszystkim chyba organizacja ich tu ściąga. No i fakt, że polscy piloci w ogóle na arenie międzynarodowej mają dość duże osiągnięcia i w związku z tym myślę, że chcieliby zobaczyć, w jaki sposób latają u siebie na mistrzostwach, jak trenują, jak to się dzieje, że dochodzą do tak wysokiej formy. Co takiego jest wyjątkowego w zawodach rozgrywanych w przylepie, że warto tutaj przyjeżdżać i warto tutaj startować? Lotnisko jest ładne, może nie jest największe, ale jest ładne, jest przyjemny teren. Atmosfera zwykle jest fajna i do tej pory zwykle bywała dobra pogoda. Także właściwie wszystko jest w porządku. Jak pan ocenia pilotów z zagranicy, którzy będą startować tutaj? To znaczy, znam jednego z nich, Ingo, który latał tutaj w zeszłym roku z nami. To jest dobry, doświadczony pilot. Reszty nie znam, ale no, Niemcy zawsze dobrze latali, więc należy się spodziewać, że i tu będą dobrze latać. Organizator, nauczony doświadczeniem z tegorocznych zawodów w Lesznie i na Żarze, postanowił wygrać z naturą i zabezpieczył holówki, które powinny sobie poradzić w każdych warunkach pogodowych. To wczoraj padało, jednak w Zielonej Górze organizujemy zawody profesjonalnie. Pogoda została zamówiona, a takiego zachodu słońca żaden szybownik nie oglądał od 2 miesięcy. Jesteśmy gotowi do rozegrania pierwszej konkurencji.